Buongiornissimo, amici sportivi, piątek, piątek kwietnia 2024 roku. Dzień dobry, Marcin Nowomiejski. Kłaniam się w pasji, i zapraszam na poranek na żywo z włoską prasą sportową. A jesteśmy u progu bardzo ciekawego weekendu. I nie mam tu tylko na myśli pojedynku Juventusu z Fiorentiną, czyli pojedynku dwóch znienawidzonych od dawna rywali, nienawidzących się wzajemnie, ale przecież mamy derby Rzymu, i to już jutro wieczorem. Od razu zapraszam od 17 na przedmeczowe studio do Eleven Sporta. Dzisiaj zobaczymy, jak to wszystko przeżywa włoska prasa sportowa. Piątek, weekendu, początek. Przegląd pewnie nieco krótszy, ale warto zajrzeć, co tam we Włoszech się dzieje i jak ta słoneczna Italia. Miejmy nadzieję, nie sprawdzałem prognozy pogody na dzisiaj, się budzi. Dzisiaj o poranku kłaniam się przed wszystkimi, którzy dołączają dzisiaj. Na żywo oczywiście. Dzisiaj Amici Sportivi, jeżeli oglądacie mnie na żywo na YouTube, próbujemy i testujemy nową opcję. Mam w ogóle nadzieję, że dzisiejszy przegląd bez fikołków technicznych, to znaczy ankietę na żywo, czyli taka domanda del giorno, ale nie zadawana w karcie społeczność, tylko w trakcie tego live, kto wygra derby Rzymu. Jeżeli jesteście na YouTube, oddajcie swój głos, będę zerkał na żywo i zobaczymy, jak to... Widzicie, moi drodzy, no to co, zaczynamy serdecznie, zaczynamy serdecznie. Zaczynamy nasz przegląd. Dziękuję za każdą łapę w górę, za każdą subskrypcję. No i co? No i pragnę przypomnieć moi drodzy, że 11 maja mam nadzieję zobaczyć się z wami tutaj. No właśnie, co to za wydarzenie? To Kids Up 11 maja Ząbki pod Warszawą dla wszystkich fanów koszulek piłkarskich i nie tylko. Ja może nie jestem jakimś wybitnym kolekcjonerem koszulek trykotów piłkarskich, ale tam nie będzie tylko o tym, oczywiście, będzie można obejrzeć, będzie można kupić, będzie można przynieść swoją, ale będzie można spotkać też kilka ciekawych osób. Wśród nich będę też ja, będziemy uczestniczyć w panelu Multiliga razem z innymi ludźmi, których znacie ze środowiska piłki nożnej. Także serdecznie zapraszam. 11 maja już od godziny 12, moi drodzy, więc warto wybrać się na to wydarzenie, no i mam nadzieję, że się zobaczymy. Tymczasem Primo Piano i za chwilę witamy się z czatem i zaglądamy dzisiaj do Corriere dello Sport. Skoro derby Rzymu, no to zajrzyjmy do rzymskiej gazety, choć zajrzymy do wydania ogólnokrajowego, żeby zobaczyć, co tam również w innych obozach piszy. No to Primo Piano, bardzo proszę. Tutto Sport, Corriere dello Sport, La gazetta dello Sport oraz Dziennik Il Romanista, jak witają nas dzisiaj 5 kwietnia. Tutto Sport, uwaga, Juventus kontaktuje się z Matteo Regim. Turyńczycy mają być zainteresowani napastnikiem genoi, który mógłby być partnerem Duszana Wlachowicza w Ataku. No a to wiązać się ma z pożegnaniem z Moisekenem i niepewną przyszłością Arkadiusza Milika w turyńskim klubie. Corriere dello Sport, derby finale, finałowe derby, ostatnie takie, takich już więcej nie będzie. A czemu? Wyjaśnimy za chwilę. W każdym razie wielkie starcie w Rzymie już jutro od 18:00. Oprócz tego na okładce Osimen może trafić do Paris Saint-Germain. Kibice wspierają Massimiliano Allegriego. Tak, tak? Nie przesłyszeliście się, wyjaśnię ten temat. Oraz Frozinone najmłodsze w Europie. To też ciekawy artykuł, niezbyt długi, ale zajrzymy do niego. Gazeta Dello Sport na okładce Odkupię Was. To z kolei o kontraktach Lautaro i Nicolo Barelli, które mają zostać wkrótce wreszcie odnowione. Jest zielone światło od Stevena Dzjanga. Kieza tymczasem, Federico Kieza wypada z gry z powodu przeziębienia, Fiorentina chce zatrudnić Alberto Gilardino, chociaż inny pomysł na e, przyszłego trenera Fiorentina ma Corriere, do którego dzisiaj zaglądamy. No i Romanisa, Romanisa dzisiaj krótko jest i liczy się tylko Roma, ale to nie tylko o derbach, ale też o frekwencji na Olimpico, na meczach Giallo -Rossich. średnia obecności w tym sezonie to, jak myślicie? 99% normalnie. Jak niegdyś. O, już nie pamiętam, w jakim nawet teleturnieju. 90%, mówił um, zabawny pan prowadzący do dzieci, które oglądały ten program. Już nie pamiętam, jak to się nazywało, ale pewnie, jeżeli jesteście mniej więcej moimi równolatkami, to pamiętacie, nie brnę w te tematy, brnę natomiast. W tematy prasowe, ale mieliśmy przywitać się z czatem. No to dzień dobry. Dzień dobry, Magnum. Dzień dobry, DR1S. Ennu Ola Ola amigos sportivos. A jakże Kubadzini. Mariusz Bojarowski. Jest Johnny Jonas. Witam. Chinol Forza Roma. No właśnie, ten, który przeżywa. Jeden z tych, który, którzy przeżywają te derby w wyjątkowy sposób. Jest też Maestro87. Dzień dobry. Piotrek Łasisz. Pozdrawiam. Jest Mateusz Marć. Tomo Dzudzina. Dawid Łepkowski po nocnej zmianie. Ojej, no to za chwilę trzeba iść spać. Ja niedawno wstałem, jeszcze mnie rzeczywistość chłoszcze, ale. Przeżyjemy piątek, za chwilę weekend, za chwilę emocje, zresztą dzisiaj mecz Salernitana kontra Sassuolo, kiedy wygrywać, jeśli nie Sassuolo, droga Salernitano, Salerno wierzy, ale wierzą też Roma i Lazio w to, że odniosą sukces, a to nie jest takie oczywiste. Derby, jak mawiał klasyk, rządzą się swoimi prawami, wyświechtane powiedzenie, które być może będzie miało um, swoje odzwierciedlenie również w tych derbach Rzymu, no to co? No to zaglądamy do Corriere dello Sport, Amici Sportivi, a tam artykuł l'ultimo derby, ostatnie derby. Dlaczego mówimy o ostatnich takich derbach? Corriere dello Sport i duet Giacopo Aliprandi, Jakopo w zasadzie Aliprandi e, i Fabrizio Patania e, przyglądają się kadrom obu zespołów i tego temu jaka przyszłość czeka pewnych zawodników. I rzeczywiście, zarówno w Romie, w kadrze Romy, jak i rom, kadrze Lazio, jest wiele znaków zapytania przy nazwiskach zawodników, którzy prawdopodobnie opuszczą klub albo nie wiadomo, co się z nimi stanie. W związku z tym faktycznie to będą ostatnie derby w takim składzie, ale jakiekolwiek byłyby to derby, to prawdopodobnie składy w następnym sezonie nie są takie same, ale kilka ciekawostek. Kiedyś Wam opowiadałem, że w Corriere dello Sport zaczęto publikować ciekawe dane, ciekawe statystyki. Będą to 183 derby Rzymu, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. 67 zwycięstw Romy, 51 Lazio, 64 remisy. Przypominam na YouTube, oddajcie swój głos w ankiecie, kto wygra te 183 derby Romy. Co ciekawe, Roma, biorąc pod uwagę czas od jej pierwszego oficjalnego meczu w ogóle, to był 8 grudnia 1929 roku, wówczas to wygrali 1-0 w Serie A, to od tamtej pory tylko przeciwko Torino. Wygrali więcej meczów niż e, przeciwko Lazio. Przeciwko Torino wygrali 76, przypomnijmy 67 przeciwko Lazio. Ale nie ma tak wesoło, jeśli chodzi o ostatnie derby Rzymu. W czterech ostatnich, biorąc pod uwagę i Ligę i Coppa Italia, Roma nie zdobyła ani jednej bramki. Moi drodzy, padały pokazywane były czerwone kartki, y, padały bramki dla Lazio. Przecież Lazio wygrywało 1 do 0. Roma chce wreszcie wygrać derby, zwłaszcza że gra. U siebie to ten sam stadion, ale biorąc pod uwagę to, jacy kibice w ogromnej większości zasiądą na trybunach Roma, ten mecz uważa za, za arcyważny. Nie mówiąc już o Daniele de Rossi, o którym za chwilę porozmawiamy osobno, ale on też przeżywa te derby jako prawdziwy romanista z krwi i kości. No dobrze, natomiast o co chodzi z tymi ostatnimi derbami? Już wytłumaczyłem to, zobaczmy, kogo Corriere dello Sport uważa za zawodników w obu zespołach, którzy. Mogą opuścić zespół lub których przyszłość na tu i teraz jest niepewna. Proszę bardzo, lista e, dotycząca Romy: Rui Patricio, Ber, Liorente, Smolink, Huysen, Czelik, Karsdorp, Spinazzola, Angelino, Christensen, Zalewski, Renato, Sanchez, Awar, Azmuner, Dybala, Lukaku, Abraham. No po prostu cała litania, cała e, w ogóle no, banda tych, którzy mogą opuścić. Oczywiście nie wszyscy opuszczą Romę, umówmy się, no ale niektórzy z nich wypadną z tej listy, co do niektórych są znaki zapytania, na przykład. Corriere dello Sport zastanawia się, co, nie wiem, czy to na tej stronie, pewnie na następnej, to dojdziemy do tego. Nie, tutaj, właśnie, Jorente Angelino, e, Pytanie, czy zostaną potwierdzeni piłkarze wypożyczeni do Romy, Co ze Spinazzolo? Pamiętacie artykuł zresztą w Corriere dello Sport, w którym to nawet agent zawodnika wypowiadał się na temat jego przyszłości, że odejdzie z Romy i to już jest przesądzone, a w zasadzie nie przedłuży kontraktu, więc tym samym odejdzie z Romy. Natomiast tutaj ten duet dziennikarzy Corriere dello Sport zastanawia się nad różnymi, Nazwiskami wylistowanymi, na pewno więcej znaków zapytania w Romie niż w LACIO, No bo w Lacjo mamy kilka nazwisk, jest Sepe, przybliżmy. Hysaj, Marusić, Wesino, Kamada, Luis Alberto, Pedro Felipe Anderson, Ciro Immobile i Mattia Zakani. Zakani, który jest kontuzjowany po ostatnim meczu z Juventusem w Coppa Italia, ale próbuje jeszcze w ostatniej chwili wrócić do kadry. Zobaczymy, czy to mu się uda. Natomiast największym rebusem chyba są Ciro Immobile, Luis Alberto. Kamada wymieniany w tytule, natomiast Kamada bardziej przedstawiany jako zawodnik, który gra o swoją przyszłość, który do tej pory był rozczarowaniem, ale kto wie, może pod wodzą Igora Tudora to wszystko się zmieni. Jak pisze, Japończyk ma przeznaczenie, ma swój los we własnych rękach. Natomiast co z Luisem Alberto? Na razie nie wiadomo co z Felipe Andersonem. No właśnie, Felipe Lotito incontro decisivo. Lotito chce się spotkać jeszcze raz z tym zawodnikiem, który próbował dogadywać się z Juventusem. Niektóre źródła twierdzą nawet, że się dogadał z Juventusem i że to jest jego przyszły klub. Byli tacy, którzy się wypowiadali, że to byłoby świetne wzmocnienie dla Juventusu, pasujące taktyczną technicznej perspektywy. Na razie jeszcze Claudio Lotito będzie próbował Felipa Andersona namówić na to, by ten został w Lazio. No, ale to jest niewiadome. No więc rzeczywiście to ostatnie takie derby. Jutro 18:17 Studio 11 Sport serdecznie zapraszamy. No i co jeszcze? Duet Lupa, czyli ci, którzy są na naszej miniaturze do tego livea, Lukaku, Paulo Dybala. Potrafili rozstrzygać derby w innych barwach, w barwach innych klubów. Natomiast w barwach Romy jeszcze nie zdobyli bramki w meczu derbowym. W związku z tym ta ta dina, jak określany jest mecz Roma kontra Lazio, Lazio kontra Roma, to również ich arena, to również ich scena, na której jutro będą chcieli brylować. No zobaczymy. Natomiast ciekawa wstawka naczelnego Corriere dello Sport, la partita che dopo le partita, która ładuje dodatkową dawkę emocji. Iwan Zacaroni pisze o derbach jako o meczu, który opisywał też Daniel De Rossi. Zobaczcie, jeszcze takim ogolony niemalże na łyso. To nie jest w ogóle Igor Tudor obok niego, tylko Giorgio Kinalia. Można by z daleka sądzić, że właśnie De Rossi kontra Tudor, ale do nich przejdziemy za chwilę w roli trenerów. Natomiast De Rossi zawsze przeżywał derby Rzymu do cna. Najpierw jako widz, kibic, później jako piłkarz, później znowu jako kibic, teraz jako trener. On sam opisywał i to cytuje dzisiaj Iwan Zaccaroni, że derby Rzymu to mecz, który sprawia że miasto się zatrzymuje, miasto cichnie, chociaż jest bardzo głośne, i wszyscy wstrzymują oddech, czekając na ostateczne rozstrzygnięcie. To jest wojna, to jest nawet nie bitwa, to jest właśnie prawdziwa batalia pod Koloseum, niczym na Koloseum. No i właśnie De Rossi zwraca uwagę na to, że tego meczu nie należy, nie wolno się bać, ale należy go bardzo szanować. Emocje, aż kipią emocje bez względu na to, czy jesteście fanami Romy i Lazio, udzielają się oczywiście. Oczywiście wszystkim fanom calcio. Zobaczcie na tę rozkładówkę. Oczywiście rozpracowana Roma, rozpracowana rozpracowane Lazio, ale rozpracowani też trenerzy w kontekście tego, jak chcą podejść do tego meczu. O Derosim już powiedziałem co nieco, ale przybliżmy artykuł Jakopo Aliprandiego. No, napisał się, opisał o derbach Rzymu co nie miara co ciekawe De Rossi postawił w ostatnich dniach na mniej takich typowo atletycznych fizycznych ćwiczeń i treningów bardziej pracował nad taktyką i poruszaniem się zawodników po boisku zamierza zagrać przynajmniej zdaniem korierę w 4-3-3 ale przede wszystkim pracował nad motywacją i mentalem nad właściwym podejściem do tego pojedynku, bo tego oczekuje od swoich podopiecznych to, to stwierdzenie the last derby tak jak the last dance Michaela Jordana tutaj przewija się cały czas przez tę retorykę, przez tę narrację, sobie dziennikarze koriere taką, taką drogę. Natomiast Daniel De Rossi właśnie zwraca uwagę na podejście, na mental, na szacunek dla rywala, ale przede wszystkim szacunek dla pojedynku i wagi tego pojedynku dla kibiców mieszkających w Rzymie i okolicach. Spójrzmy na przewidywany skład: Sfilar w bramce, Cielik, Mancini, Llorente, Spinacola, Cristante, Paredes, Pellegrini w środku pola, Dybala, Lukaku, El Shaarawy i oczywiście bardziej ustawieni, to będzie bardziej podejrzewam 4-3-2-1. To znaczy Dybala i El Shaarawy ustawieni Nieco z tyłu za ustawionym na szpicy z kolei Romelu Lukaku. Dovete sentire la pressione nel giusto modo. To cytat z Derossiego, czyli musicie um, poczuć tę presję we właściwy sposób. Musicie to przekuć na coś dobrego. Abraham i Christensen na ławce. To tak a propos z tych, którzy będą do dyspozycji. Bardzo ciekawa analiza tego, co chce zrobić Tudor. Tudor, który wygrał w lidze z Juventusem, przegrał w Coppa Italia z Juventusem. Tudor, który, Tudor, który po drugiej połowie meczu z Juve powiedział, że jeżeli. John Connery będą grali w takim tempie i z taką dynamiką, to mogą grać z City z PSG, w ogóle ze wszystkimi największymi tej Europy. To była znamienna wypowiedź Igora Tudora który dopiero co dołączył do Lazio z Marsylii, czy po przygodzie z Marsylii, w ten sposób powiedzmy, żeby nie było, i przywołany jest ten jego słynny wywiad, czy wywiad analizujący różnicę między Włochami a Francją, to robi Fabrizio Patania za chwilę do składów, ale to pokazuje charakter gry Igora Tudora. Bo teraz zobaczcie, i, i, i teraz kibiców Napoli, kibiców Juventusu zapraszam do pomyślenia, czy chcielibyście takiego trenera w swoim klubie, bo przecież był łączony i nie, z Juventusem no nie był łączony, ale pracował tam jako wice, ale z Napoli był łączony. No ale zobaczmy. Tudor, który mówi, że on lubi calcio w stylu wszystko i nic. Wszystko albo nic, wszystko i nic, wszystko albo nic, w stylu wabank, To znaczy, jedziemy, ryzykujemy, popełniamy błędy, godzimy się na pewien poziom tychże błędów, ale ciśniemy do spodu, ponieważ, uwaga, il Paleggio. Loabasa, mówiąc o rytmie, o tempie, czyli rozgrywanie piłki, Sopala, to na co zwraca uwagę Massimiliano Allegri, że jest to bardzo istotne. Tudor mówi: Ja nie chcę posesopala, ja nie chcę posiadania. My idziemy w, szybko do przodu i ładujemy na bramkę rywala, nawet jeśli po drodze popełniły błędy. No takie trochę calcio totale, przynajmniej trochę nam zalatuje takim zapachem calcio totale. I na to zwracał uwagę Tudor jeszcze w Marsylii. Powiedział, że w Marsylii jego zespół zdołał wyśrubować rekord 127 km na mecz. Lazio w tym momencie jest najwięcej biegające faktycznie w lidze, ale ono robi 115-116, musiałbym spojrzeć do najnowszego raportu Lega Serie A. Tam robili 120, czy wybiegiwali, biegali 127 km na mecz, kiedy średnia w lidze wynosiła 105 km. Tudor chce, żeby jego drużyny biegały, żeby biegały szybko, żeby biegały dużo, nawet kosztem posiadania piłki. I takie ma być Lazio. Takie ma być Lazio w starciu z Romą, ale takie ma być Lazio przez, no zobaczymy, czy przez najbliższe półtora roku, bo na tyle podpisał kontrakt, ale to ma być Lazio agresywne, grające ofensywnie, nawet kosztem pewnych błędów w defensywie. Trochę to też może przypominać zapach Atalanty sprzed lat. Zobaczymy, czy faktycznie tak będzie w wynikach, bo na razie 1-0, do 0-2 do to dopiero zupełny początek. Dajmy trochę czas na rozkręcenie się i na to, żeby to zakupił temu nieszczęsnemu Tudorowi piłka Którzy dadzą radę grać pod taką presją. Luis Alberto ma co prawda wystąpić w podstawowym składzie, zdaniem Corriere dello Sport, ale przed pierwszym meczem z Juventusem usiadł na ławce i doniesienia z Włoch mówiły o tym, że nie dał rady na treningach. Jakieś tam miał resentimento muscolare. Także piłkarze też są potrzebni. Dość powiedzieć, że już o Sarri mówiliśmy, że nie do końca ma piłkarzy, którzy mogą grać jego słynne sarrizmo. Zwróćmy uwagę, jak zagra Lazio: 3-4-2-1. Znowu trójka w obronie. Mandas w bramce jest jeszcze Prowedel niedostępny następnie Patrick Romanioli Hila i w drugiej linii Felipe Anderson na lewej flance Kataldi Gendozi i Marusic. Przypomnijmy, Tudor widzi w Marusiciu skrzydłowego, a nie Tercino, nie obrońcę. Marusic, który zdobył bramkę w ostatnim meczu ligowym. No i później Luis Alberto, Kamada i Mobile. W związku z tym Kamada ma być próbowany trochę w roli trekwartisty. Zobaczymy, jak to wszystko się uda. Ostatnimi czasy w ostatnim meczu, właśnie ligowym z Jube, do w takiej roli występował. Rowella, na razie wypożyczony z Juventusu, 22-latek, 24 mecze w tym sezonie. Dzisiaj przejdzie ostateczne badania i zobaczymy, czy już da radę być na ławce w derbach Rzymu, czy też po prostu będzie w końcówce sezonu do dyspozycji Igora Tudora. No właśnie, tak to się przedstawia, oczywiście w rzymskim i w wydaniu dla regionu Latium w tychże wydaniach więcej o samych derbach, ale my mamy jeszcze kilka innych tematów. Sięgam na żywo na, do nie tyle czatu, do czatu za chwilę ale do ankiety w której pytam, kto wygra derby Rzymu, to na YouTube, zapraszam serdecznie, 66% dla Romy, 6% dla Lazio, 28-27% w tym momencie, procent dla remisu. No to obserwujemy. Jeszcze sprawdzimy to, oddawajcie swoje głosy, lajki, subskrypcje, bardzo dziękuję, a my przechodzimy do innych obozów, no bo o Derbach Rzymu już rozmawiamy niemal 20 minut. O Simen w PSG. Co wy na to? Prawdopodobny scenariusz, jeszcze niepewny, ale dzisiaj Fabio Mandarini pisze o tym, że PSG potrafiło już sprowadzić z Włoch i Kawaniego do Ligę w lecie 2012 i 2013, no to teraz może to być o Osimen, który chce ostatnie 8 meczów dograć na najwyższym poziomie, ale wtedy po tym opuści klub, widzicie w tle stadion Paris Saint-Germain, to może być jego następny przystanek, ale kto wie, może Premier League. Zobaczymy. Tak czy inaczej Aurelio de Laurentiis chce wycisnąć z tego faktu jak najwięcej pieniędzy, klauzula, to 150 milionów euro. Wcześniej De Laurentiis, cytowany zresztą dzisiaj przez pana Fabio Mandariniego, powiedział, że dwie stówki chciałby wyciągnąć dosłownie. Due czyli dwie stówki za Osimena, to by go zadowoliło, ale 150 to to, co ma Osimen zawarte w kontrakcie i prawdopodobnie trzeba spodziewać się, że któryś z większych kwestia dyskusyjna, bogatszych klubów wyłoży właśnie takie pieniądze. Manna Italiano, cóż tutaj? Właśnie. Giovanni Manna, czyli działacz Juventusu w tym momencie, będzie pracował dla Napoli. Będzie pracował w roli dyrektora sportowego, więc Juventino w cudzysłowie przechodzi do Napoli. Giuntoli przeszedł do Juventusu, no to Manna przejdzie do Napoli. Ten artykuł o tym, że Manna Italiano to incrocio futuribile, czyli takie spotkanie, które może powtórzyć się w przyszłości, z uwagi na to, że skoro Manna, który dzisiaj jest jeszcze w Juventusie, choć wczoraj ich prasa pisała, że już smart working uprawia i myśli nad, zdalnie nad e, Mercato Napoli. Ale jeżeli Manna, który jest dzisiaj w Turynie, a Juventus gra z Fiorentiną, spotka się z Italianą podczas meczu Juventus-Fiorentina, a Italiano jest jednym z kandydatów do tego, żeby zastąpić Calcone w Napoli w roli trenera, no to to jest incrocio futuribile. Tak sobie wymyślił Fabio Mandarini, aczkolwiek jeden z jego kolegów to za chwilę jak przejdziemy do Fiorentiny uważa, że Fiorentina będzie... A nie, Fiorentinę, dobrze, to nie, nie uważa inaczej, to ja pomyliłem. Italiano do Napoli, a Fiorentinę będzie trenował wówczas ktoś inny zostawiam to, pomyliłem się, ale na szczęście zorientowałem się w porę. Później o kwarat o tym jak Aurelio De Laurentiis widzi finał sezonu, ale być może interesować Was to, że De Laurentiis ostatnio został przesłuchany przez prokuraturę w sprawie tej słynnej plus walency związanej z transferem Osimena. 71,2 miliona euro, z czego 20 pokryte przez transfery ludzi, którzy nie byli wartych tych pieniędzy, warci tych pieniędzy z całym szacunkiem do Piłkarzy, natomiast to byli, znacie tę historię, zawodnicy, którzy prawie nie powąchali murawy, a byli warsi nagle 20 milionów. De Laurentiis został przesłuchany. Prawnik De Laurentiisa powiedział, że z jego perspektywy wszystko jest ok i teraz wierzą, że nie zostanie Napoli ani De Laurentiis postawieni w stan oskarżenia, chociaż on sądownictwem sportowym nie do końca się zajmuje, ale wszystko tutto bene, tutto valido, tutto giusto, corretto, legittimo. Wszystko zgodnie z prawem. Tak twierdzi pan Fabio Fulgeri, który reprezentuje Napoli i De Laurentisa w tej sprawie. De Laurentis miał bronić się tym, że Giuntoli podpisy... nie, Giuntoli nie podpisywał. Giuntoli dokonywał tego transferu, więc on ma, jakby powiedział Piotr Dumanowski, czyste papcie, Natomiast Giuntoli wówczas nie miał prawomocnienia czy umocowania. Z ramienia Napoli do podpisywania kontraktów i zrobił to De Laurentis, więc podpis na dokumentach związanych z transferem Osimena to podpis De Laurentisa. No więc zobaczymy w najbliższych dniach, czy pojawiło się fatti nowi, czy pojawiły się te fakty nowe, nieznane wcześniej prokuraturze, bo ustabilizujmy w naszych głowach. Wcześniej temat został już odłożony na półkę. Ale tak jak w przypadku Juventusu, jeżeli prokuratura stwierdzi, prokuratura w tym momencie federalna, czyli słynny prokurator Kine, że pojawiły się nowe fakty w sprawie, nieznane wcześniej, na czas, kiedy sprawę sport, z punktu widzenia sportowego zarchiwizowano. Wówczas ta sprawa jest otwierana na nowo. No i historię z Juventusem znacie. Wczoraj w ogóle to sport wyliczał e, i za ile tej plus walency procentowo do obrotu został ukarany Juventus z tymi 10 punktami, Napoli procentowo to dwukrotnie wyższa plus Walenca zrobiona na tym transferze. Więc y, oczywiście obóz turyński y, liczy na justycję, na sprawiedliwość, na konsekwencje sportowe, jak pisze Fabio Tarantino w tym artykule. Ale to temat pozasportowy. Wrócimy pewnie do niego, bo będzie się działo. Później La Santa Allianz. To ciekawy artykuł. Ojej, trochę nam się robi długi ten przegląd prasy, dłuższy niż myślałem. Allianz Stadium wypełnione w tym sezonie jak nigdy. Y, w ogóle. Pamiętacie ten, ten wyciąg z pierwszej strony Corriere dello Sport? Kibice wspierają Massimiliano Allegriego. Sprowadźmy to do konkretów. Chodzi o to, że na stadion Juventusu, na Allianz Stadium, przychodzi w tym sezonie bardzo dużo procentowo kibiców. No to zwróćmy uwagę ile? Zobaczcie. W zeszłym sezonie sprzedano 20 200 abo, nie, karnetów, abonamenti, abonati karnetów. W tym roku na ten sezon praktycznie o 3000 tysiące mniej, ale na stadion przychodzi więcej ludzi. Z uwagi na to, że sprzedaje się więcej biletów. Średnio 40, nie, 41 507 to jest pojemność stadionu, 96, ponad 96% to wypełnienie procentowe stadionu w tym sezonie. 16 na 18 meczów to był sold out. to są rzeczy niewidziane w Turynie od długiego czasu, biorąc pod uwagę przychód to Juventus-Lazio, drugi półfinał Coppa Italia, ten który mieliśmy okazję oglądać w minionych dniach, no to po Juve Inter z 2 22 23 mecz który dał Juventusowi najwięcej przychodów z dnia meczowego poza tym rekordowe przychody z sprzedaży biletów do muzeum klubowego ogólnie przychody które generuje stadion to 57 milionów euro stąd też wywiad proszę państwa wywiad przeprowadzony przez Marko Ercole z jednym z pracowników Juventusu, Francesco Giannello, który wyjaśnia, jaką strategię niegdyś przyjął klub, budując ten stadion, że celowo nie poszli w 50 tysięcy plus, stąd też nie może być Allianz Stadium, przynajmniej biorąc pod uwagę obecne regulacje, gospodarzem finału Ligi Mistrzów. Mistrzów, Ligi Mistrzyni? Tak. Natomiast Ligi Mistrzów na pewne imprezy tego typu wymaganiem, wymogiem jest 50 tysięcy plus. Były robione różne badania, na które powołuje się Francesco Giannello w tym artykule, które pokazały Juventusowi, w ogóle klubowi, że 40-42 tysiące to będzie w tym przypadku. Pojemność idealna, w związku z tym 41,5 to ta docelowa, dzięki czemu te 96% wypełnienia w tym sezonie to jest optymalny rezultat. Widzicie, jak to wygląda jeszcze z Allegri Mobok. Lontano dali Allegri Out, czyli daleko od hasztagu Allegri Out. Z social mediów wszyscy są za Maxem Allegrim, biorąc pod uwagę to, jakie przyśpiewki słychać na stadionie, jakie banery widać na stadionie. Ci, którzy przychodzą na Allianz Stadium, wspierają swojego trenera. No, pozostawiam to waszym przemyśleniom i e, strawieniu tego tematu. Tak czy inaczej, faktycznie na stadionie już nawet z tym TIFO Organizato, czyli z tymi e, z, e, przyśpiewkami, w ogóle z organizowanym kibicowaniem. Ultrasów na trybunie południowej to wygląda całkiem i słychać całkiem nieźle. Stop Kieza, jak widzicie, gorączka, influenza, przeziębienie. Być może Ildis zastąpi go w duecie z Duszanem Wlachowiczem w starciu z Fiorentiną. Szkoda by było, bo Kieza Wlachowicz kontra Fiorentina to też kwestia przeszłości, więc oczywiście emocje większe. Zobaczymy. Niewiele zmian w składzie przewiduje Massimiliano Allegri w porównaniu z meczem z Pucharowym z Lazio. Gatti Bremer, Danilo. Zagrają w defensywie, w bramce zmieni się um, perinę na szczęsnego, a później cała reszta raczej taka sama. Kostic ma przewagę nad Ilingiem Juniorem, jeśli chodzi o lewą flankę, Cambiazo na pewno zagra, no a Kiezeun dopadło przeziębienie i być może będzie zestawiony z Wlachowiczem, który też cytowany jest w tym wydaniu, że chciałby i marzy o tym, żeby wygrać Ligę Mistrzów z Juventusem. Później o zawodnikach Fiorentiny, Kłame, który jest żołnierzem awansowanym przez Italiano i będzie wykorzystywany w końcówce sezonu, ok. Ranieri Milenko Wiola Blindata, to znaczy ledwo wrócił Duet Ranieri i Milenkowicz do środka defensywy i już czyste konto, ale to okoppa Italia mowa nie o ostatnim meczu ligowym. Ja zwrócę uwagę na Grintę Belottiego, czyli taką zadziorność walkę. Zobaczcie, jak wygląda Andrea Belotti stracił zęba po meczu z Atalantą, To e, pamiątka od Edersona, który mu mówiąc kolokwialnie, przylutował. No i proszę, dolna jedynka lewa do uzupełnienia. E, w związku z tym zastanawiamy się, czy Belotti będzie występował. Tak w meczu z Juventusem, z taką luką szpetną w uzębieniu, czy też sobie zrobi jak należy. No dobra, to już tematy, które. Schodzą z boiska daleko, więc wróćmy na boisko. Fiorentina ma prowadzić Palladino. Przynajmniej jest takim faworytem prasy do tego, żeby zastąpić Vincenzo Italiano, który ogłosił już swoje odejście z Fiorentiny. Więc dzisiaj Nicolo Santi analizuje, jak Fiorentina zmieniłaby się pod wodzą Palladino. Że on jest bardzo uniwersalny, jeśli chodzi o moduły gry. Że to może być 3-4-2-1 albo 4-2-3-1. Że jest empatyczny w pracy z. Zawodnikami, że jego punktem odniesienia i nauczycielem jest Gian Piero Gasperini, i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze też przyjdzie czas na analizę przyszłości. Następna rozkładówka poświęcona Niccolo Barelli, ależ numery, ależ liczby i statystyki ma ten chłopak, który pomiędzy styczniem a lutym wypadł, co prawda, na 10 dni z gry, ale teraz jest. Używane przez Inzagiego bardzo intensywnie, no i rzeczywiście jest jednym z kluczowych ludzi w tym sezonie, w tej końcówce sezonu. Krótka wstawka o Taremim, który ma dołączyć z Porto do Interu. Nie gra w Porto, niestety jest opcją tylko rezerwową. W związku z tym, życie, trudne życie Taremiego w Porto. Arnautowicz i jego niepewna przyszłość. No i Nacjonali Tutelati, chodzi o to, że kiedy Inter zdobędzie Skudetto, powiedzmy w tych derbach 22 kwietnia, to Spaletti chciałby, żeby Inzaghi, w związku z tym, ile zawodników, reprezentantów, kadrowiczów gra w zespole Interu, żeby Inzaghi trochę im odpuścił przed Euro, żeby ci odpoczęli, żeby trochę nabrali oddechu, żeby nie byli zmęczeni na turniej, który interesuje nas wszystkich i wszystkich fanów, nie tylko reprezentacji Polski, ale też reprezentacji Włoch. Później Oleao, o, Leo, o dzisiaj troszkę mniej, natomiast Oleao, który jeżeli będzie w takim tempie grał jak do tej pory, to jego końcówka sezonu też może być nie licha. no i kto wie, zastanawia się Adriano Ancona, czy Milan nie sięgnie faktycznie po Puchar Ligi, Ligi Europy. Chciałbym zwrócić uwagę na dwa artykuły, na ten o Bologni i na ten o Frozinone i kończymy dzisiejszą przygodę z włoską prasą sportową, natomiast wcześniej ja chciałbym zerknąć, kto dołączył do nas, ponieważ jest już nas prawie 160 osób na żywo. Tomo Dudzina, witam wszystkich pasjonatów Calcio, siema, Sebastian Wojdak, Bella Roma, no właśnie, Michał Minda, o ludzie, jak Giallo Rosso się zrobiło na na czacie, interesująca rywalizacja DDR z Tudorem się zapowiada, pisze Rafał Jankowski, a jakże, a jakże, jest Piotrek Fila, buongiorno jest Michael Trellowy, ciao, Marcin Borowicz, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, Kuba Zini apeluje Ludziska, dawajcie łapki, ja dołączam się do apelu do apelu Kuby, natomiast jak tam ankieta, Roma 70%, Lazio 8%, będzie remis 23%. Powinienem jeszcze dać opcję albo drugą ankietę, czy będzie czerwona kartka, bo ostatnio czerwono w derbach Rzymu. Pamiętajcie, Roma nie zdobyła bramki od czterech derbów Rzymu. To było albo 0 do 0, albo 1 do 0. Dla Lazio ostatnie dwa wygrało Lazio. Lazio, któremu dajecie 8% szans, no ale Roma będzie miała swój Stadion swoje trybuny. Bolonia, fai tredici e the champions. Co to znaczy? W ogóle we Włoszech, fa, fare tredici o fatto tredici. Jeżeli macie autobiografię Gigi'ego Buffona, pierwszy rozdział taki jest zatytułowany, to y, strzeliłem, szu, czy trafiłem szóstkę w totka więc fight Redici to z jednej strony zrób 13, zdobądź 13 punktów, bo do tego za chwilę dojdziemy, ale fight Redici to też traf szóstkę, w zasadzie no zgarnij całą pulę, tak byśmy powiedzieli, więc to takie gra słów, które, o które kusi się Claudio Beneforti. Boloni potrzeba 13 punktów do tych słynnych 70, które Massimiliano Allegri i do tego odnosi się włoska prasa, uważa, że jest to poziomem zapewniającym grę w Leadze Mistrzów. W ogóle gra w Europie to już prawie pewnie, dla Bolonii. W związku z tym dzisiaj pan Beneforti przygląda się kalendarzowi Bolonii do końca sezonu i trochę pokusza, kusi się o przewidywania, ile punktów w którym meczu Bolonia może realnie zdobyć i jak dotrze do tego poziomu 13 punktów, które dałby jej 57 plus 13, czyli 70. I to jest ciekawe, zwróćcie uwagę. Indicie Difficulta, czyli wskaźnik trudności meczu i punti possibili. Frozinone Bolonia. Dziennikarz uważa, że tam będzie remis. Jeden punkt, trzy na pięć z perspektywy trudności. Bologna-Monca u siebie, trzy punkty. Roma-Bologna. Koriere twierdzi, że wygra to Roma, bardzo trudny mecz na wyjeździe Bologna, która wygrała 2-0, pamiętacie, jedna Dalara, natomiast na Olimpiko przegra 0 punktów. bologna udinese przegrała pierwszy mecz z Udinese, blamasz totalny, trzy punkty u siebie. Torino-Bolonia 1 punkt, 4 na 5 z perspektywy trudności spotkania i to na wyjeździe Napoli-Bolonia 5 i remis możliwy w tym meczu na Diego Armando-Maradona bolonia juventus Punkt remis. Gdyby tak, to znaczy, że Juventus nie zdołały pokonać Boloni w tym sezonie, z uwagi na to, że pierwszy mecz to również był remis. No i bolonia juventus tu chyba coś się pomyliło. No, dwumecz z Juventusem to raczej rzadko spotykana. Przedostatnia kolejka to dwumecz to, to mecz z Juventusem, więc ostatni mecz. Teraz zauważyłem, że jest pomyłka w Corriere dello Sport. Z kim gra Bolonia ostatni mecz? Może podrzucicie na czacie z góry dzięki, ale trzy punkty. W związku z tym zobaczymy. Z kimś wygra. Natomiast totale to 13 punktów. Tredici, no i w ten sposób Bolonia miałaby dos, dojść do, czy awansować do Ligi Mistrzów. Dzięki Salemakersowi, dzięki Orsolinie Mundoje, Pytanie, kto zagra zagrawa. Tak. To pytanie, które zadaje dzisiaj dziennikarz Fiducia al Centro Campos Ficero, to jest Dario Cervellatti, który analizuje Fabiana nie Fabiana, Remo Fruilera, oczywiście którego alternatywu dla którego alternatywą są Fabian Moro oraz Kasper Urbański, no i także Bolonia jedzie po swoje marzenia, no magia, magia dzieje się w stolicy Emilia Romagna z kim gra ostatnią kolejkę Roma? Podpowiedzcie, żebyśmy wszyscy mieli taką świadomość czy Ted Lasso będzie w Juventusu od nowego sezonu? Zobaczyły, trzeba by było pytać. To jest jeszcze ciekawy artykuł i tym chciałbym zakończyć wasze Nasze spotkanie dzisiejsze z włoską, z włoską prasą. Frozinone, młode jak nikt w Europie. Wiemy, nazywaliśmy to przewrotnie, trochę, no może nawet nie przewrotnie, ale sympatycznie, młodzi wilcy, młode wilki i w ogóle. Natomiast rekordowe frozinone w Europie, biorąc pod uwagę wiek zawodników. Chodzi o to, że gdyby wziąć pułap U23, czyli zawodnicy do lat 23, nikt w Europie nie gra tyloma zawodnikami U23, co Frozinone. zobaczcie, żeby nie być gołosłownym, za chwilę przejdziemy do tych nazwisk wielkich, ale biorąc pod uwagę top 5 Lig Europy. Um, Frozinone 45% prawie, mniej Chelsea i Strasburg. Biorąc pod uwagę serię A, Frozinone zostawia w tyle daleko rywali, bo 45% prawie, 25% Empoli, następnie Udinese. Biorąc pod uwagę wiek niżej, U22, Frozinone, lepsze od Cagliari e, i La Suverona pod tym względem, U21, Atalanta najlepsza, Frozinone drugie, Cagliari trzecie, no i U19, Monza, Juventus, Frozinone. Naprawdę, daje pograć się młodzikom, no a co to za młodzicy młodzikowie, proszę bardzo, Turati, Okoli, Monterisi, Luzuarti, Ojono, Barenecea, Reinier, Ibrahimowicz, Ayrion, oczywiście, Ibrahimowicz, Kfernadze, Soule, Sek, e, Gedemis, e, Kajo, Jorgi oraz Czuni. To są zawodnicy, którzy stanowią o sile, no właśnie, jak to stwierdzić? Na pewno na początku twierdziliśmy z Geną. dziękuję Damian. Eee... A Magdon twierdzi, że Empoli Roma. A, Empoli Roma. Ja pytam o e, Bolonię, Mariusz Bojarowski i Damian Czuwaszek przychodzą z pomocą. Bolonia ostatni mecz gra z Geną w 38 kolejce. No to Corriere zapowiada, że Bolonia z Geną wygra. E, I gra jeszcze na wyjeździe. Cofnijmy się na chwilę. Peżot nas na razie nie interesuje. Bolonia Genoa, tak Bolonia Juventus i Bolonia Genoa, no to zobaczymy zobaczymy. wracając do Frozinone no młodzi wilcy, którzy wyglądali lepiej na początku sezonu kiedy to stwierdziliśmy i łapaliśmy się za głowy, czemu my Frozinone nominowaliśmy do pewnego spadku, a teraz Frozinone no trochę bije się o utrzymanie, już powoli ale to nadal jest ten młody oręż, który być może jeszcze będzie sprawiał nam wiele radości i cieszył oko w następnych, następnych spotkaniach. A później, już drodzy amici, w korierę zapowiedzi meczów. Może jedną wzmiankę, bo ten artykuł, choć niepozorny, choć upchany gdzieś pomiędzy zapowiedziami meczów Udineze, może ciekawić nas. Roki Docente a Dadzon. Telewizja Dadzon podjęła inicjatywę, jak wiecie, z tym Open warem, to znaczy z programem, który finalizuje Weekend w Serie A, w którym to analizowane są pod wodzą również Gianluca Rockiego, tego, którego desygnuje sędziów na mecze Serie A i Serie B, epizody dyskusyjne i dlaczego sędziowie podjęli taką decyzję, gdzie był błąd, on przyznaje się do tych błędów, oczywiście jest nasłuch z komunikacji sędzia z War, ale. DAZON podjęło nową inicjatywę i słuchajcie, pan Gianluca Rocchi do spółki z Andreo Stramaccionim, którego pamiętacie z Interu chociażby, który jest jego partnerem jako współprowadzący, rozpoczęli taki serial, miniserial, w którym to biorą na tapet decyzje sędziów z tego sezonu, ale tematycznie. Pierwszy odcinek na przykład poświęcony jest zagraniom ręką, ponieważ jest to najbardziej kontrowersyjny element, to znaczy najszersze pole do interpretacji. Czy tam był ruch, czy nienaturalnie ułożona, czy wolontario, czy inwolontario i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym ten format ma się sprzedać i na czym polega, że w odcinku pierwszym poświęconym zagraniom ręką, drugi odcinek to brutalny Faule graniem ręką analizują epizody wybrane z 30 kolejek do tej pory już rozegranych i zwracają uwagę na te najbardziej polaryzujące, na te najbardziej wiecie charakterystyczne. Dla przykładu Bolonia Verona i zagranie ręką Dawidowicza, które nie zostało ukarane. Interlecze, zagranie ręką Carlosa Augusto, najpierw rzut karny odgwizdany, a później anulowany. Empoli Lazio. Na przykład niekaralne zagranie Felipe Andersona. Lazio Inter, najpierw klatka piersiowa, później ręka Chili, więc też bez kary. Salernitana Milan, Fazio które al limite, czyli taki na pograniczu, na granicy Milan-Fiorentina, loftus czy chociażby Inter-Atalanta-Mirańczuk, po którym został gol anulowany. Więc ciekawa inicjatywa, Edmondo Pinna przygląda się, Edmondo Pinna, który analizuje później pracę sędziów, przygląda się tej sprawie i taki mini serial można na DAZON oglądać, dwa odcinki już do tej pory, w związku z tym zobaczymy ile ich będzie i jakim aspektom pracy sędziego um, pracy sędziego będzie się um, dazon przyglądać. A Mieci ci sportowi sama przyjemność oglądać z wami włoską pracę sportową, ale musimy kończyć, bo czas rozpocząć piątek w jego pełnej krasie. Dzisiaj mecz Salernitana Sassuolo wieczorem. Dzisiaj również pewnie dzisiaj pewnie również podcast Huberta Czemirowskiego Calcio Fantasy, w którym to też powiem, wam. kto komentuje jakie mecze, ale też zapowie jakich zmian powinniśmy dokonać my fanta Lenatori przed tą kolejką, a dzisiaj deadline także przypominam. No to patrzymy finalnie na to, co zadecydowaliście na YouTube na, na, w sądzie na żywo. Kto wygra derby Rzymu? 71% dla Romy, 21% dla Remisu, 8% dla Lazio. Lazio? Lazio? Zobaczymy, jak to będzie. Mecz jutro o 18.00. Studio w Eleven Sports przedmeczowe od godziny 17.00. Serdecznie zapraszam Amici Sportivi. Dziękuję za każdą subskrypcję, łapę w górę i dziękuję, że dołączyliście do mnie licznie em, dzisiaj o poranku, a tym, którzy oglądają z odtworzenia, oczywiście serdecznie dziękuję za to, że dobrnęliście do tego momentu. To co, widzimy się na początku przyszłego tygodnia? A jakże. Ci vediamo presto, Amici Sportivi. Buona giornata. Ciao.